Kanada to jedno z największych państw na świecie. Zadziwia mnie ogromem otwartej przestrzeni. Zjeździłem ten kraj od wybrzeża do wybrzeża i poznałem jego historię. Dziki krajobraz Kanady w dużej mierze wpłynął na jej losy. Gdy odkrywcy nauczyli się żyć w trudnych warunkach, cały kraj stanął dla nich otworem. Wytyczono szlaki handlowe i rozwinął się przemysł. Dominującą rolę odegrała jedna z największych korporacji na świecie. Brytyjska korporacja handlująca futrami. Kompania Zatoki Hudsona. Ray Mears na dalekiej północy. Oto słynna rzeka francuska, główny szlak handlarzy futrami. Spędzę kilka dni w tej okolicy, by bliżej poznać historię przemysłu, który wpłynął na losy kraju. Właśnie od tego się zaczęło. To skóra z bobra. Od czasów średniowiecznych producenci kapeluszy uważali, że to materiał o niezwykłej jakości. Nie zależało im na długich włosach, tylko na tych krótszych pod spodem. Po sfilcowaniu ciasno do siebie przylegały. Filc idealnie nadawał się do produkcji kapeluszy, zwłaszcza wysokich. W XVII wieku w Europie futro z bobra cieszyło się ogromnym powodzeniem. Nakrycie głowy było symbolem statusu społecznego. To niewiarygodne, że właśnie za sprawą futra nieznane rozlewisko zyskało ogromną wartość. Handlowano futrami, zanim powstała kompania Zatoki Hudsona. 300 lat przed utworzeniem Kanady. Francja i Anglia walczyły o wpływy w koloniach. Francuzi osiedlili się na wschodzie, a Anglicy na północy. Oba kraje rościły sobie prawa do ziem, których jeszcze nie uwzględniono na mapach. Francuscy kupcy wyruszali z Montrealu. Rzeki łączyły ich z regionem, na którym pozyskiwano futra. Handlowali tam z Indianami. Pierwszych handlarzy futrami nazywano coureurs des bois, czyli biegającymi po lesie. Wypływali swoimi kanu daleko w las i handlowali z Indianami. Dzięki nim dokonał się przełom technologiczny. Handlarze mieli muszkiety, kule, proch, wnyki ułatwiające polowanie i metalowe garnki. Mosiężne i miedziane naczynia były dla mieszkańców lasu niezwykłą nowością. Wcześniej Indianki ogrzewały wodę, obkładając gorącymi kamieniami pojemniki z drewna brzozowego. Na początku pojawiły się zdobione tomahawki, pełniące również funkcję fajki. Indianie chętnie się na nie wymieniali. Z czasem zaczęli wybierać bardziej praktyczne przedmioty, najczęściej dobrze zaostrzone tomahawki. Handlarzom futrami zarzuca się niszczenie kultury Indian. Nad rzeką francuską mieszka plemię Dokis.
Norman Dockis przedstawi nam swój punkt widzenia. Wielu ludzi, którzy nie znają historii handlu futrami, wychodzi z założenia, że wywarł on zły wpływ na rdzenną ludność. Co o tym sądzisz? Moje plemię na tym skorzystało, bo zyskało dostęp do nowoczesnego sprzętu. Nauczyliśmy się szybciej rozpalać ogień. Garnki i patelnie były dla nas przełomowymi wynalazkami. Sądziliśmy, że tak wartościowe przedmioty muszą być darem europejskich bogów. Gdy przybyli do nas misjonarze, uwierzyliśmy w ich Boga i nasze życie stało się prostsze. Wiele się też zmieniło, bo częściowo utraciliśmy naszą kulturę i tożsamość. Jak na ironię, to indiański wynalazek umożliwił handel futrami, kanu z kory brzozowej. Trudno znaleźć lepszy sposób, by się przekonać, jak się wtedy żyło. Wiosło w wodzie, wartki nurt i zapach lasu. Drewniane kanu idealnie nadaje się do pływania po rzece. Europejczycy nie znali technologii, która mogłaby konkurować z tym genialnym wynalazkiem, więc dostosowali go do swoich potrzeb. Wioślarze w takiej łodzi potrafili przez wszystkie trudności, jakie mogły się pojawić na rzece. Wkrótce sam się o tym przekonam. Oto przełom Big Pine. Niesamowite. To pierwszy przełom, jaki pokonałem w kanu z kory brzozowej. Wspaniała łódź. Nie jestem zbyt dobrym wioślarzem, więc trochę się denerwowałem. Czułem się niezręcznie. Martwiło mnie to, że mógłbym uszkodzić tę piękną łódkę. To kanu jest cichsze niż cedrowe kryte skórą. Drewno cedrowe bardzo ładnie pachnie. Można się upajać jego zapachem, wpadając w wir na przełomie. Ten przełom pokonały tysiące kanu z kory brzozowej. Wiele ich tu również zatonęło. Zależało mi, żeby tego uniknąć. Niesamowite doświadczenie. Kanu z kory brzozowej to najważniejszy indiański wynalazek, jakim posługiwali się handlarze futrami. Ta łódź ma odpowiednią wytrzymałość i jest na tyle lekka, by dało się ją przenieść nad większymi przeszkodami. Tylko takie jednostki nadawały się do żeglugi rzecznej, pokonywania przełomów i omijania przeszkód. Niestety uszkodziłem to kanu, ale przy okazji przekonałem się, że łatwo się je naprawia. Również z tego powodu te łodzie były tak popularne. Tuż przy brzegu uderzyłem w skałę i zdarłem trochę żywicy.
Przed chwilą naprawiłem łódkę. Kanu skory brzozowej nie są tak wytrzymałe jak łodzie z nowoczesnych materiałów, ale bardzo łatwo się je naprawia. Wystarczy trochę żywicy i trochę tłuszczu. Kiedyś najpopularniejszy był tłuszcz niedźwiedzia. Tłuszcz sprawia, że żywica jest bardziej elastyczna. To wszystko. Ta wspaniała łódź powstała z materiałów pochodzących z lasu. Piękna. Handel stopniowo się rozwijał i z czasem przybrał bardziej zorganizowaną formę. Małe kompanie zaczęły współpracować, a francuskie władze zainteresowały się kontrolą rynku. Małe kanu świetnie się spisywały, ale kompanie potrzebowały większych, żeby pomnożyć zyski. Montrealskie kanu były odpowiednikami dzisiejszych tankowców. Handlarze futrami na takich jednostkach wyruszali wiosną z Montrealu na ziemię traperów. Wymieniali towary na futra i wracali jesienią, zanim zamarzły rzeki. Nie mieli lekkiego życia. Wiosłowali przez 14 godzin dziennie, wykonując 55 ruchów wiosła na minutę. Wstawali przed świtem i nigdy nie rozbijali obozu przed zachodem słońca. Nazywano ich voyageurs. To montrealskie kanu zbudowali Jeremy Ward i ochotnicy z kanadyjskiego Muzeum Kanu. Montrealskie kanu, Canot de Maître, odegrało ważną rolę w historii handlu futrami i w historii Kanady. To było najdłuższe kanu skory brzozowej, jakie nie tonęło pod własnym ciężarem. Grubość kory jest podobna, bez względu na to, czy kanu ma 3,5 metra długości, czy 11. Wszystko zależy od brzozy. Na standardowym 11-metrowym kanu de maître skory brzozowej przewożono 65 beli materiału, ważących około 40 kg. Cały ładunek ważył ponad 3 tony. Niezwykłe. Trzeba jeszcze do tego doliczyć ciężar wioślarzy, zapasów żywności i sprzętu. W sumie wszystko ważyło około 4 ton. Te łodzie były przystosowane do przewożenia ogromnych ładunków na długich dystansach. Nadawały się też do przenoszenia, holowania, pokonywania przełomów i żeglowania. Napędzano je głównie za pomocą wioseł. Budowałem już kiedyś kanu z kory brzozowej. Wiem, że trzeba się mocno napracować, by stworzyć coś tak funkcjonalnego i pięknego. Należy zadbać o każdy szczegół. To pasjonujące. Po raz pierwszy pracuję nad 11-metrowym kanu. Budowałem o 3 metry krótsze. To można porównać do świętego Graala. Budowa takiego kanu pochłania mnóstwo materiału. Oprócz kory brzozowej potrzeba około kilometra korzeni. Pozyskujemy materiał z żywych drzew i budujemy z niego coś pięknego, pachnącego i praktycznego. Kanu z kory brzozowej. Kiedyś budowniczowie kanu znali każde drzewo, z którego pochodził materiał, a teraz jest inaczej. Kupują materiał w hurtowni i nie wiedzą, skąd pochodzi. Trzeba było stale wiosłować, ale najtrudniejszą częścią każdej wyprawy było przenoszenie łodzi. Jeden z najsłynniejszych lądowych odcinków miał długość 13,5 kilometra. Przenoszono kanu, żeby ominąć przełom lub żeby się przedostać z jednego dorzecza do drugiego. Łódź, która wypłynęła z Montrealu, mogła dotrzeć na drugi koniec Kanady, bo przenoszono ją z jednej rzeki na drugą. Przenoszenie prawdziwego kanu z kory brzozowej tym legendarnym szlakiem to bardzo ciekawe doświadczenie. Pozwala spojrzeć na krajobraz z innego punktu widzenia. Trzeba znaleźć najłatwiejszą drogę, bo łódź jednak trochę waży. Ma prawie 2 metry szerokości, więc nie wszędzie się zmieści. Kiedyś o szlaki dbali handlarze. Pójdę przodem, by usunąć gałęzie.
To kanu symbolizuje pewną epokę. Załoga największej łodzi tego typu składała się z przedstawicieli różnych grup etnicznych i kulturowych. Indianie zapoznawali się z europejskimi wynalazkami, a Europejczycy z indiańskimi. Nigdzie indziej miejscowa technologia budowy łodzi nie przewyższała tej obcej tak, jak w przypadku kanu z kory brzozowej. W XVII wieku Champlain opisał niezwykłe łodzie, które można przenosić na plecach, by pokonać przeszkody. Turning this from being an obstacle into a highway. Wioślarze bardzo wcześnie wstawali. Szybko wypływali na rzekę przed śniadaniem, żeby mieć jak najmniej pakowania. Mam swoje sposoby na to, by zaoszczędzić trochę czasu przed wypłynięciem. Rano nie rozpalam ogniska. Poprzedniego dnia wieczorem napełniam termos, by mieć ciepłą wodę do mycia. Później napełniam menażki wodą z rzeki, by zdążyła się zagotować. Gdy wystygnie, wlewam ją do bidonu. Popiół jest zimny, więc mogę nim wyczyścić naczynia. Fascynują mnie szczegóły tego stylu życia, narzędzia, rozrywki i ubrania. Wioślarze nosili ozdobne szarfy, zdaniem niektórych, żeby nie dostać przepukliny od ogromnego wysiłku. Tak czy owak, szarfy były pięknie utkane. Carol James dba, by ta umiejętność nie zanikła. To ręcznie tkane szarfy. Miejscowi Indianie wykonywali pasy i torby z trawy, sierści bizona oraz różnych włókien. Europejczycy przywieźli ze sobą różnokolorowe nici fabryczne nawijane na szpule. Oto klasyczny wzór szarfy, jakie kiedyś nosili wioślarze. Są piękne. Tak. Poznałem Carol w dość dziwnym miejscu. Najczęściej tka w szpitalu w Winnipeg. Co to za przędza? Nie wygląda jak zwyczajna wełna. Tradycyjne szarfy wykonuje się z przędzy czesankowej, techniką skręcania prostych nitek. Skręca się je z bardzo długich nici, żeby były wygodne. Obecnie najpopularniejsza jest przędza wełniana o luźnych włóknach. Nitki się wypychają i zatrzymują powietrze. Dzięki temu szarfa jest cieplejsza. Kupuję taką przędzę. Skręcam ją mocniej i wtedy zaczyna się plątać. Ogrzewam ją, żeby się nie plątała, a potem barwię na różne kolory naturalnymi barwnikami. Ta ma intensywny czerwony kolor. Słyszałem, że ludzie składają szarfy na pół i robi się coś w rodzaju kieszeni. Tak, ale jest jeszcze inny sposób. Jak widać, tkamy szarfy według określonego wzoru, przypominającego grot strzały. Gdy się zaczyna 3,5-metrową szarfę od końca, trzeba rozplątywać ponad 3-metrowe nitki, które stopniowo się skracają. Można sobie ułatwić zadanie, zaczynając od środka. Najpierw tkamy jedną stronę, a później drugą, więc wzór odwraca się w tym miejscu. Robi się tu zagłębienie, w którym można coś schować. Dosztukowałam tu trójkąt. Gdybym zostawiła końcówki nitek, powstałaby kieszonka. Wiosłowanie było bardzo męczące. Aby dotrzeć z Montrealu na ziemię traperów i z powrotem, trzeba było pokonać ponad 1600 kilometrów,
W 1668 roku dwaj francuscy handlarze, Pierre Esprit Radisson i Médard Chouart de Grosseyer, wpadli na pewien pomysł. Postanowili skrócić ten dystans, zakładając faktorie handlowe w Zatoce Hudsona. Zatoka Hudsona to ogromny akwen śródlądowy. Założenie faktorii handlowych w tym rejonie skróciłoby drogę do ziem draperów. Można by też było stamtąd szybciej dotrzeć do Europy. O połowę skróciłby się czas potrzebny na dostarczenie futer producentom kapeluszy. Radisson i Grosseyer nie przestrzegali francuskich przepisów dotyczących handlu. Nie dostali licencji. Nie przekonali francuskich władz, więc przedstawili swój pomysł Anglikom. To było w 1668 roku, dwa lata po wielkim pożarze w Londynie i trzy lata po zarazie. Anglicy się zgodzili. To, co się później wydarzyło, zmieniło bieg historii Kanady. W 1670 roku król Karol II wydał dokument powołujący do życia kompanię Zatoki Hudsona i uznał tamte ziemię za brytyjską kolonię. Kompania Zatoki Hudsona przetrwała ponad 300 lat i wciąż działa. Z dumą eksponuje historyczny dokument w swojej siedzibie w Toronto. Ten dokument robi ogromne wrażenie. To jedna z najważniejszych umów handlowych w historii. Na jej mocy król Karol II oddał w dzierżawę tereny zajmujące działy wodne wszystkich rzek uchodzących do Zatoki Hudsona. Gdy ją podpisano, nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, o jak wielki obszar chodzi. W przeciwnym razie zażądano by więcej niż dwóch łosi i dwóch bobrów dla każdego członka rodziny królewskiej, który pojawi się na terenach przekazanych kompanii. To był jeden z największych królewskich darów. Joan Murray bada historię kompanii Zatoki Hudsona. To około 40% terytorium dzisiejszej Kanady. Prawie 4 miliony kilometrów kwadratowych. Gdyby ktoś wiedział, o jakie tereny chodzi, zupełnie inaczej by się to potoczyło. Kompania Zatoki Hudsona zmieniła bieg historii Kanady. Odegrała niezwykłą rolę w historii Kanady, a nawet w historii świata. Myślę, że nie ma korporacji, która w większym stopniu przyczyniła się do powstania jakiegoś państwa. Kompania Zatoki Hudsona należała do bogatych angielskich kupców. Miała siedzibę w Londynie, ale wielu jej pracowników pochodziło z Orkadu. Ludzie z dalekich Orkadów przywykli do trudnego terenu, więc szybko przystosowywali się do życia w dzikiej północnej Kanadzie. Jeździli tam na pięcioletnie kontrakty. W czasie trwania umowy nie mogli wrócić do domu. Było zapotrzebowanie na samodzielnych ludzi, przyzwyczajonych do życia w niesprzyjającym klimacie i trudnych warunkach. Mieszkańcy Orkadów doskonale spełniali te wymagania. Dzięki silnemu wsparciu, przeniesieniu prawa własności i ciężkiej pracy, udało się stworzyć korporację, która stała się największym właścicielem ziemskim na świecie. Handel futrami skupiał się wokół dwóch rywalizujących ze sobą ośrodków, angielskiego w Zatoce Hudsona i francuskiego w Montrealu. Różniły się one sposobem działania. Kompania Zatoki Hudsona w pierwszym stuleciu swojego istnienia od 1670 roku do 1774 budowała forty w Zatoce Hudsona i Zatoce Jamesa. Handlowała z Indianami, którzy tam przychodzili. Francuzi działali na południu. Pływali rzekami w głąb kontynentu i przywozili futra. Nie spodobało im się, że powstała Kompania Zatoki Hudsona. W 1681 roku zaostrzyli przepisy dotyczące handlu futrami, by ograniczyć działalność konkurencji. Nie zamierzali poddawać się bez walki. Wioślarze mieli otwartą drogę kariery od nowicjusza do eksperta.
W środkowej części łodzi siedzą nowicjusze, mangeurs de lard, czyli jedzący smalec. Oprócz smalcu jedli tylko kukurydzę. Na rufie siedział gouvernail, czyli sternik. A na dziobie Devon, który dyktował tempo wiosłowania. Handlarze podróżowali w grupach złożonych z 4 lub 6 montrealskich kanu, którymi dowodził gid, czyli przewodnik. Przewodnicy mieli przywileje. Czasem nie pomagali nawet w przenoszeniu łodzi. Unikali ciężkiej pracy. Ale za to odpowiadali za ewentualne straty w ładunku, ludziach czy sprzęcie. W takiej sytuacji na rzece francuskiej przewodnik mógł powiedzieć, że poziom wody jest wysoki, więc można przepłynąć. W zasadzie nie powinno się pokonywać przełomów w kanu, ale przenoszenie łodzi z ładunkiem zajmuje zbyt wiele czasu, więc unikano tego, gdy się tylko dało. Przewodnik pełnił najważniejszą funkcję. Zapotrzebowanie na futra było ogromne. Zanim zaczęto nimi handlować, na tych terenach żyło około 6 milionów bobrów. W XVIII wieku ich liczebność znacznie zmalała. Przedsiębiorczy Europejczycy ze sobą rywalizowali. Starali się pozyskać jak najwięcej futer, więc masowo polowali na bobry. Nad rzeką francuską wytrzebili całą populację bobra. Kompania Zatoki Hudsona szybko zaczęła przynosić duże zyski. Rywalizujący z nią Francuzi zapuszczali się coraz dalej w głąb kontynentu na terytorium Anglików. Po kilku latach z ich powodu zmalały zyski kompanii Zatoki Hudsona. Władze kompanii zauważyły spadek zysków. Miały monopol na korzystanie z zasobów zlewiska Zatoki Hudsona, ale nie potrafiły tego wyegzekwować. Kompania działała jedynie na wybrzeżu, więc można się było spodziewać, że inni wyruszą w głąb lądu i przejmą część zasobów. Tak też się stało. Władze w Londynie podjęły decyzję o ekspansji w głąb lądu po wysłuchaniu pracowników, którzy twierdzili, że trzeba coś zrobić, bo wkrótce nikt już nie będzie chciał z nimi handlować. W 1774 roku kompania Zatoki Hudsona wybudowała pierwszy fort w głębi lądu. W następnych dziesięcioleciach powstawały kolejne. Gdy rozwinęła się sieć fortów, kompania zaczęła zatrudniać wioślarzy, którzy transportowali futra na wybrzeże. Fort Carlton powstał w 1810 roku. Niedawno został wyremontowany. Można się tu przekonać, jak kiedyś wyglądał fort handlarzy futrami. Fort Carlton był bardzo ważnym ośrodkiem. Traperzy przywozili tu futra z północy, a wioślarzy uzupełniali zapasy suszonego mięsa bizonów z pobliskich prerii. Ten ważny fort został zrekonstruowany, więc można sobie wyobrazić, jak się w nim kiedyś mieszkało. Oczywiście najważniejsze były futra. Przywożono tu futra przeróżnych zwierząt, takich jak wilk, kojot, ryś, wydra i bóbr. Najcenniejsze były skóry z bobra. Zbierano również gruczoły zapachowe bobru. Bardzo aromatyczny. W Europie wytwarzano z nich leki. Handlarze szacowali wartość futer, prasowali je i pakowali, a potem wysyłali na wschód. Oto prasa służąca do pakowania futer. Podobnie jak inne towary w tamtych czasach, pakowano je w 40-kilogramowe bele. Wioślarz odpowiadał za 6 beli. Przenosił po 2 naraz, czyli w sumie 80 kg. Z czasem Indian zatrudniano do innych zajęć niż pozyskiwanie futer.
Tuż obok każdego fortu mieszkało jakieś plemię. Indian zatrudniano przy pracach sezonowych. Kobiety szyły, a mężczyźni polowali, budowali kanu i wykonywali inne prace. Otrzymywali wynagrodzenie. W fortach zakładano sklepy, w których można było kupić różne przedmioty. Nie trudno sobie wyobrazić, jak wyglądał handel wymienny. Na półkach leżały artykuły codziennego użytku. W sklepie było wszystko, czego potrzebowali Indianie. Co ciekawe, asortyment nie zmieniał się przez stulecia. Handlarze dotarli w głąb lądu, więc coraz więcej rdzennej ludności miało dostęp do nowych towarów. Indianie byli wymagającymi klientami. Zależało im na jakości. Nasze słynne pledy, produkowane od 1780 roku, spełniały oczekiwania Indian. Francuzi wymieniali je na skóry z bobra. Wielkość pledów oznaczano cyframi. Ale Indianie uznali, że cyfry wyrażają jakość produktu, więc spodziewali się, że handlarze będą im dostarczać pledy o jak najwyższej jakości. Indianie często testowali produkty przed wymianą. Podobno palili rąbek pledu, by sprawdzić, czy gęsto i dokładnie go utkano. Bardzo zaintrygowało mnie to, że wymieniano się również na tytoń. Indianie z Ameryki Północnej uprawiali tytoń od lat i wykorzystywali go przy okazji różnych ceremonii. Mimo to wymieniali się na brazylijski tytoń, bo ich zdaniem miał znacznie wyższą jakość. Był dla nich bardzo cenny. Chętnie płacili za niego futrami. Dzięki fortom rozpoczęła się kolonizacja Kanady. Wiele z nich dało początek dzisiejszym kanadyjskim miastom. Edmonton i Winnipeg były kiedyś fortami. Zarówno Francuzi, jak i Anglicy zapuszczali się coraz dalej od swoich siedzib. Pamiętajmy, że wioślarze spływali w dół rzeki, a potem musieli wiosłować pod prąd, żeby wrócić. Stosowali przeróżne metody, by zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnego wysiłku. Na przykład holowali kanu w górę rzeki przy użyciu lin i kijów. Czasem wynosili z łodzi połowę ładunku. Nazywali to demi-charge. Widziałem na starych rysunkach, że zawsze holowali kanu na jednej linie, a na pokładzie stali ludzie z kijami. Używali specjalnych 18-żyłowych lin, które miały podobną wytrzymałość do dzisiejszych lin nylonowych. Stosowali najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązania. Robiłeś to już kiedyś? Nie. Było znacznie łatwiej niż sądziłem. Myślałem, że kadłub będzie stawiał większy opór. Świetnie się bawiłem. Jak się sprawowały kije? Dobrze. Skały na dnie są zupełnie gładkie. To trochę tak, jakbyśmy odpychali się od luster. Kije się ślizgały. Kiedy ostatnio przeprawiano się tędy kanu z kory brzozowej? Sam jestem ciekaw. Tak dużym pewnie ze 100 lat temu. Of that size, yes.
To kanu jest bardzo lekkie. Montrealskie kanu przewoziły 3,5 tony ładunku. Nic dziwnego, że świętowano, gdy kije przestały być potrzebne. Nad rzeką jest miejsce zwane Lance aux Perches. To właśnie tam wszyscy z radosnym okrzykiem wyrzucali kije za burty. Z przyjemnością pozbywali się kijów, bo wiedzieli, że nie będą im już potrzebne. Mieli do pokonania ostatni prosty odcinek, więc pozbywali się zbędnego balastu. Na następną wyprawę zabierali nowe kije. Prawie skończyłem. Pewnie poprawię jeszcze kilka detali. Zacząłem rzeźbić kilka tygodni przed rozpoczęciem zdjęć do tego filmu. Wyżłobienie tego kawałka drewna zajęło mi sporo czasu. Od kilku dni robię zdobienia. Wykonałem ten czerpak na wzór prawdziwego czerpaka wioślarza, który widziałem na rysunku. Nieco go zmodyfikowałem ze względu na kształt drewnianego klocka, ale wciąż przypomina oryginał z charakterystycznymi zdobieniami. Pokryję drewno olejem. Wystarczy trochę przetrzeć. Za chwilę będzie widać wzór. Designs should really start to stand out now. I love the way wood darkens. Podoba mi się, że drewno ciemnieje pod wpływem oleju. Wood's hungry. Chłonie dużo oleju. Gotowe. Bóbr łączył uchwyt z czarą, tak jak w oryginale. Ryba wyryta z boku przypomina szczupaka. Na końcu plecionego rzemienia przymocowałem figurkę Indianina. Ten element zaczepiano na szarfie wioślarza. Taki Indianin siedzący na pięknie utkanej szarfie chronił go od wszelkiego zła. Rzeka francuska jest wyjątkowa. Wybrałem się tam z przewodnikiem, pisarzem i wioślarzem Kevinem Callanem. Rzeka jest dziś spokojna. Tak. W czasach wioślarzy panował na niej duży ruch. Była najszybszym szlakiem komunikacyjnym. Ludzie pływali nią, żeby zarobić na życie. Teraz można tu odpoczywać. Wioślarzy w ciekawy sposób przedstawiano na obrazach. Można ich porównać do dzisiejszych kierowców ciężarówek. Niewątpliwie wykonywali bardzo ciężką pracę. Ale artyści uwiecznili ich w sytuacjach, które wywołują radość u miłośników kajakarstwa. Obraz przedstawiający kobietę patrzącą na lilię nie nawiązuje do kierowców ciężarówek na autostradzie, tylko do piękna przyrody. Ta ciężka praca musiała też mieć swoje plusy, mimo że wioślarze często wykonywali ją z przymusu. Nie mieli innego wyjścia, bo nie mogli uprawiać ziemi, bo byli najstarszymi lub najmłodszymi synami. Na pewno szukali w tej pracy czegoś przyjemnego. Pływanie kanu do dziś jest ważną częścią kanadyjskiej kultury.
in the cultural psyche of Canadians, isn't it? Oh yeah, we should not have a maple leaf. Moim zdaniem zamiast klonowego liścia na naszej fladze powinno być kanu. To dzięki tym łodziom powstała Kanada. Często widuję samochody wiozące kanu. Pływanie taką łodzią to nie tylko dobry sposób na spędzanie wolnego czasu, ale i sposób na życie. To prawda, że dzięki kanu powstała Kanada. Gdy kompania Zatoki Hudsona urosła w siłę i zaczęła przynosić dochody, przestała się zajmować wyłącznie handlem futrami. Dzierżawa terenów w zlewisku Zatoki Hudsona umożliwiała korzystanie ze znajdujących się tam zasobów naturalnych. Znalazły się fundusze na poszukiwanie minerałów, eksplorację terenu i sporządzanie map. Zatrudniono nawet artystów, którzy uwieczniali ziemię i zamieszkujących je ludzi. Jednym z nich był Paul Kane. Podróżował po całej Kanadzie z kompanią Zatoki Hudsona, ilustrując sceny z życia Indian, tak jakby wiedział, że handel futrami na zawsze je odmieni. Wybrałem się do Królewskiego Muzeum Ontario, by porozmawiać ze znawcą dzieł Kane'a, kustoszem Kenem Listerem. Paul Kane podróżował po całym kraju. Malował Indian i kanadyjskie pejzaże. Wyruszał na niezwykłe wyprawy z rakietami śnieżnymi albo jeździł konno. Nie zawsze podróżował z kompanią Zatoki Hudsona, ale często przeprawiał się z nią przez jeziora i pływał po rzekach. Po drodze wykonywał szkice. Gdy pracownicy kompanii Zatoki Hudsona przygotowywali się do przenoszenia łodzi, Kane szkicował przełomy i wodospady. Jego szkice są bardzo szczegółowe. Tak. Widać na nich, w jaki sposób budowano szałasy i jazy, jak pokonywano przełom St. Mary w kanu. Jedna osoba wiosłowała, a druga odpychała łódź kijem. Paul Kane tak dokładnie narysował sieć, że można by ją wykonać na podstawie jego szkicu. Na tym rysunku wioślarz steruje łodzią, trzymając kij w pogotowiu. Ta ilustracja przedstawia ręczny przyrząd do rozpalania ognia. Nawet na takim rysunku umieścił wiele szczegółów. Widać zagłębienia na końcach kija. Jeden z moich ulubionych szkiców przedstawia suszące się pledy. Pewnie zatrzymała ich burza. Widać pledy rozwieszone na krzakach przy ognisku i stelaż z kijów i wioseł. Zdawał sobie sprawę, że dokumentuje zwyczaje Indian i przedstawia piękno kanadyjskiego krajobrazu. Na pewno szkice były dla niego źródłem inspiracji. Po powrocie do swojej pracowni przeglądał setki rysunków. Na ich podstawie malował obrazy olejne. Te szkice były czymś w rodzaju notatek. Największą sławę przyniosły mu obrazy. To bardzo ciekawe, że niektóre niemalże idealnie pokrywają się ze szkicami, a inne w dużym stopniu się od nich różnią. Jeden ze szkiców dość dokładnie przedstawia, jak Indianie polowali na bizony. Widać na nim ślady zwierząt wokół pułapki, w której zostały osaczone. Ale na obrazie Paul Kane namalował ślady bizonów świadczące o tym, że zwierzęta wbiegły prosto w pułapkę, chociaż wcale tak nie było. Musimy interpretować jego pracę w odpowiedni sposób. Zanim potraktujemy obrazy olejne jak źródło etnograficzne, rozróżniamy, które elementy dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość, a które są wytworem wyobraźni artysty. Dzieła Paula Kane'a są dla nas tak ważne, bo możemy porównać jego szkice i obrazy olejne. W 1763 roku Anglicy wreszcie wypędzili Francuzów ze swojej ziemi.
Ale handlarze z Montrealu wciąż zagrażali interesom kompanii Zatoki Hudsona. W 1779 roku, po ponad stuletnich zmaganiach, walka o wpływy wkroczyła w decydującą fazę. Handlarze z Montrealu zjednoczyli się, by dorównać kompanii Zatoki Hudsona i utworzyli Kompanię Północnego Zachodu. Do Kompanii Północnego Zachodu należało wielu przedsiębiorczych, aktywnych ludzi. Zarządzano nią w bezpośredni sposób. Właściciele byli na miejscu, wiedzieli, co robią, bo mieli doświadczenie w handlu futrami. Kompania Zatoki Hudsona była inaczej zorganizowana. Zarządzali nią niezależni inwestorzy, którzy najczęściej nie mieli nic wspólnego z handlem futrami. Wiele się zmieniło od czasów pierwszych handlarzy zwanych Coureurs de Bois, ale Kompania Północnego Zachodu pod wieloma względami czerpała z ich doświadczeń. Pierwsi handlarze przez 40 lat przeszkadzali Kompanii Zatoki Hudsona, odcinając ją od dostawców, zmniejszając jej zyski, działając na jej ziemi. Konkurencja była tak ogromna, że dochodziło do rozlewu krwi. Wioślarze z obu kompanii walczyli o futra. Kompanie zaczęły toczyć ze sobą regularne bitwy. Nie służyło to żadnej z nich i bardzo zaszkodziło ich interesom. Kompania Zatoki Hudsona miała dwa poważne atuty. Pierwszym był znacznie krótszy cykl wymiany handlowej. Handlarze wyruszający z Zatoki Hudsona w ciągu 12 miesięcy wymieniali towary na futra i wracali z powrotem. Drugim atutem było to, że kompanią zarządzała elita przedsiębiorców, którzy mieli bardzo dobre koneksje w Londynie. Wśród inwestorów byli m.in. dyrektorzy Banku Anglii, więc mieli ułatwiony dostęp do kredytów. Stać ich było na utrzymywanie wysokiego deficytu. Ich rywale nie mieli takiej możliwości. Kompania Zatoki Hudsona miała zbyt silną pozycję. W 1821 roku Kompania Północnego Zachodu w końcu się poddała i połączyła siły z Kompanią Zatoki Hudsona. W ten sposób powstała jedna z największych korporacji w historii świata. Nie miała sobie równych. Połączone kompanie zarządzały obszarem stanowiącym 1/12 wszystkich lądów. Ale najważniejszą częścią ich dziedzictwa jest Kanada. Gdyby nie było handlarzy futrami, te ziemie włączono by zapewne do Stanów Zjednoczonych, a na kanadyjskich monetach nie widniałby wizerunek angielskiej królowej. Kanada powstała w 1867 roku. Prawie 300 lat po tym, jak wysłano do Europy pierwsze skóry bobra. Dzięki dziedzictwu Indian, zdolnościom traperów i umiejętnościom angielskich handlarzy niedostępne tereny stały się drugim co do wielkości krajem na świecie. W dużej mierze przyczyniła się do tego Kompania Zatoki Hudsona. Zawdzięczamy jej coś jeszcze. Sfinansowała wyprawy najwspanialszych brytyjskich odkrywców. Większości z nich nie znamy, ale na pewno zasługują na zaszczytne miejsce w historii. Podążam ich śladem. Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska. Tekst Paweł Włodarek. Czytał Marek Lelek.